Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku Simsów. Widzicie tutaj, że nam się troszkę... Dobra, posprzątaj przede wszystkim. Ten ogryzek w ogóle też posprzątaj, co to ma być. Simka nasza kochana jest w ciąży, wygląda olśniewająco. Dowiedziała się, że jest w ciąży, publikuj wspomnienie, zachodzę w ciążę, tak żebyście widzieli wszystko, co się u mnie dzieje. To, że mnie zapraszacie do znajomych, to też jest taką... wezwij technika, bo to sobie nie... Nie poradzisz absolutnie. Wezwij tego technika naprawczego. Pięć jabłek było na chłopca i pięć arbuzów było na dziewczynkę. Tak? Dobrze pamiętam? To w takim razie, co to było? Dobra, nie wiem, co to było. Na zakupy jedź. Spożywczy. Książki i co? Nie, anuluj. Ja chciałam iść na zakupy spożywcze. No, spożywcze, okej. Oj, to czeka mnie długa podróż, widzę. Strasznie długa. Tragicznie długa wręcz. Motorówka, tu jeszcze tamto, siamto. Wszystko, samochód w ogóle zostawiony. Nie, to jest trochę denerwujące, że to jest na wyspach. A w ogóle to przecież... wy wiecie doskonale, że... No dobra, no wszyscy wiemy, że to jest ten, dobra, pomidor, arbuz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zjedz to, kup obiekty. Jedz. Wszystkie zjedz. Zjadłaś pięć arbuzów, tak? Taki oszukańczy ten, oszukańczy trik. I teraz może jak już jesteśmy i ten, to pojedźmy do szpitala. Lecz się z choroby czasowej, podejmij karierę medyczną. Musisz cierpieć na niestabilność, lecz się z choroby czasowej. No ale ty nie masz żadnych chorób. I czemu się bawisz tym klockiem, dziecko drogie, co? Co to jest? Okej. Dobra, nie mam więcej pytań, to ty wróć do domu może. To będzie najlepsze wyjście. Co to jest? Aha, technik naprawczy przyjechał. Super. Ty śpisz. Wszyscy śpią. Trzeba będzie pieseła przenieść w ogóle gdzieś. Pieseła się przeniesie. Bo nie mam pojęcia gdzie. Jezus, mam tak zagracone. Dobra, i tak z tych książek nie korzystam przecież. Więc usunę po prostu ten regał na książki. To przesunę na dół. Albo po prostu, wiecie co zrobię? Postawię mu budę na dworze. Będzie idealne, jak nie będzie tutaj gazety. Widzę, że nie będzie idealna, ale buda może sobie tu stać bez problemu przecież chyba. No. I niech sobie stoi, a na górze trzeba będzie zrobić jakiś miły dziecięcy pokoik. Tylko tak, o, w ten sposób niech stoi. No i robimy dziecięcy pokoik, nie? Skoro będziemy mieli dziecko. Dziecko. Dziecka są tu. Jaki kojec śmieszny. A taki zbyt jest taki... No nie powiem, że jakiś... Kurczę, uciekło mi to słowo, było takie jedno idealne właśnie na takie coś. Różne obiekty. Jakieś zjeżdżalnie, place zabaw. To mnie nie za bardzo interesuje. Zabawki. Zabawki. Aha, przewijaków nie ma w tej części. Zapomniałam o tym fakcie. Skoro nam się dziecko szykuje, no to trzeba przecież jakoś ogarnąć to. I postawić mu wszystkie krzesełka. I inne takie. Tutaj? Oni trafią do tego kosza? Nie trafią do kosza. Ale to nie muszą. Przeżyją, jak raz nie trafią, czy dwa. A ty co?
do jasnej anielki. Naprawiłaś, to spadaj stąd. Odbierz zyski. Książki zostały, masz za mało simoleonów. Czemu miałam za mało simoleonów? O, odblokowałam osiągnięcie wyprawa do sklepu. Świetnie. Dobra. Kręgosłupik ją boli, widzę. Wytrzyj kałużę w takim razie. Co ty masz na sobie za strój w ogóle? Czemu ona chce kupić fotel bujany? Bez sensu jest to, dobra. Wypijmy ten eliksir w końcu. No, zdobądźmy podwójne życiowe szczęście. W ogóle. Ten chce mieć synka, ona chce mieć dziewczynkę i weź tu człowieku, pogódź ich wszystkich ze sobą. Straszne, naprawdę. Powiadam wam, straszne. Tragiczne wręcz. Dziwną fryzurę masz do tej kąpieli, ale dobra, miej sobie jaką chcesz, tak naprawdę przecież to mi wszystko jedno, nie? Ty może sobie sprawdź pogodę, też nie, po co? Tu sprawdź kuchenkę, czy cię nikt przypadkiem tu nie śledzi. No, sprawdziłeś kuchenkę? Pogłasz bąbelka, nie poproś, tylko uczucia. Pogłaszcz. Hał, 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 hał. Hał, hał, no. Ale czemu tylko 5? Aha, bo tu coś jest, dobra. To na pewno Michał. Co się stało? O, są najlepszymi przyjaciółmi. Jak słodko. A to co? A ta tutaj nie wiadomo co w sumie. Tak trochę. Dobra, ale że jesteś... A ty co? To władczyni życzenia. Dobra. To może korzystając z tego, to pójdziesz sobie do spa, bo to nie, to jest adopcja zwierzaków, to nie? Gdzieś tu było spa. Tu jest spa. Spa i na przykład pakiety. Wielka ucieczka, salon. Zamów masaż. Szybkie. Masaż leczniczy. Za masaż leczniczy zamów, bo ci będzie lepiej na ten kręgosłup twój bolący, nie? No. I tak znikniesz w króliczej norce, więc nie mam co tam oglądać za bardzo. A ty co? No. Ogólnie sprawa wygląda też tak, że wy macie mi normalnie pisać, co wy chcecie, żebym ja robiła w tych odcinkach. I wiem, że to te wasze prośby nie może będą, może inaczej. I wiem, że te wasze prośby może nie będą zrealizowane od razu, no bo wiecie, że nagrywam kilka odcinków na raz bardzo często. I to po prostu wygląda to no, inaczej powiem. To wynika z tego, że ja jestem od Simsów uzależniona i muszę w nie grać długo, a odcinek ma bardzo ograniczoną pojemność. No i sami widzicie, jak to wygląda. No. Misia chce kupić. Po co ci, misiu? Sprzątnąć nam. Można sprzątnąć coś. Świetnie, sprzątnijmy w takim układzie. Uwielbiam to, że można na różne rzeczy też czyścić i w ogóle coś z nimi robić, bo to jest tragiczne, jak nie można. O. Co by zrobiła ten? Tak, panową podstawę umiejętności gotowania. Cudownie. Jest gotowy zostać kulinarnym specjalistą. Ta się czuje rewelacyjnie. Kontempluj znaczenie... Co? Kontempluj znaczenie znaczenia. Okej, okay. Nie mam więcej pytań. Się zadumała, zamyśliła. Stosowne przedstawienie się. No, przedstaw się stosownie, nie bądź taka przecież, no. Poznaj kogoś, kobieto, w końcu. A nie, że się tak ten... Specjalny, nieodparta. Rozmawia o byciu kimś nieodpartym. Specjalny, nieodparta. Pośli pocałunek. O, jak słodko. Ale wracaj do domu, nim się ten... Wracaj do domu, nim się nam tu rozbestwisz, nie? Dobra, ta otrzymała wypłatę za urlop.
To jest patrzeć w gwiazdy. Oczywiście, że patrzeć w gwiazdy. To jest takie urocze przecież. Dobra, ale trzeba się tak, po pierwsze, opieka, szczotkuj. No szczotkuj pieseła. Jak tam wasze w ogóle stosunki wyglądają? Wy jesteście najlepszymi przyjaciółmi. O, ten jak się przywitać przyszedł. Mocnienie, pochwal za to, że... To, że... Nie rozumiem. Ale dobra. Usiądź sobie i może oglądaj telewizję. I na przykład zmień na kanał kucharski. No, naucz się, bo co, zmień na strefa dla dzieciaków, to nie. Bo myślałam, że... A, szkoda. Myślałam, że jest coś po prostu na opiece nad dziećmi. Tak jak było w uczucie całus. No weź mu dać całusa, nie. Już chodził spać. Nie każ strzec, co to jest. A bezpełna Micha, dobra. Idź na spacer do. Plaża kryształowa woda. Nie, niekoniecznie może. Sztuczki, ucz sztuczki. Wstań. Co to za auto tam jechało? Nie wiem, nie nasze w każdym razie. Nasze stoi grzecznie tam, gdzie powinno. I jak to wygląda w ogóle tutaj wszystko? Muszla porcelanki. Dobra, muszla porcelanki nie jest zła. A ten jak tam się uczy tego, czy nie? Po czym to widać w ogóle? Bo nie ogarniam za bardzo. To co to jest? Jana Spencer. Smutne, że on jest w ogóle znajomym z przyszłości. No, nic, bywa, śpi. I śpi. Nie ucz już. Co to? Co to jest? The fuck, co to ma być? O, to mi wyjaśni. Księżyc w pełni. Aha, bo jest 18. To czemu taki długi dzień jest? W sensie, że jest tak długo jasno. To zasługa otoczenia, w którym jesteśmy? Czy o co chodzi? Bo w sumie to nie za bardzo wiem, o co chodzi, ale może się dowiem. Dobra, ten skoro już ma tak dużo tego szczęścia życiowego, to ogarnijmy sobie mocny żołądek, mdłości, wpływy buntowników. Tanie jadłodajnie, uczestnik spostrzegawczy, piękny widok, podróżujący by walec, odporność na wpływ portalu, szybko sprząta, cwaniak, darmowa bohater, biura, zmiana smaku, nie, dziękuję. Na razie w sumie mnie to nie jakoś nie interesuje specjalnie, co tam. Miałam coś zrobić. Nie pamiętam co. I nie lubię księżyca w pełni, bo wtedy jest taka do dupy kolor wszystkiego. No ale cóż. Się wyszczotkował. Jak ja w ogóle on ma? Nigdy nie mam mdłości, wymiotnik. Zdolność wymiotowania na życzenie. Kupon na klonowanie do zwierzaków. Higienator, supermądry zwierzak alfa. Poprawa postawy. No, nowe cechy. Nie, no, bez sensu są te prezenty, znaczy te nagrody. Dzikie są jakieś. No ale to nic. Trudno. Boże. Zawału dostanę. Weźcie mnie stąd. Denerwuje mnie ten dodatek, nie z tego świata, powiem wam. No ile wszystkie te... Myślałam, że Rajska Wyspa to będzie w ogóle coś bez sensu, ale się okazało, że to jest bardzo fajny dodatek. Dalej, te akcesoria to w ogóle się nie wypowiadam, no bo one nie wnoszą w sumie nic takiego interesującego. Podróże w czasie są dla mnie po prostu też totalnym nonsensem i bezsensem, no bo przecież te Sims to miał być założenie symulator życia. A w życiu do jasnej anielki przecież no nie polujemy, nie? No. Znaczy nie polujemy, nie podróżujemy w czasie. Więc tak trochę się dziwię, nie? Ale dobra. Co ja chciałam? Ale chcę wysłać właśnie. Wyślę wam prezent.
Ponieważ dzisiaj już wysłałam jeden, to chyba było, tak, to było w pierwszym odcinku, ale no nic. Powiedzmy, że mają te same awatary, naprawdę dzieło przypadku. I wyślę ci prezent niespodziankę. Okej, tak, chcę wysłać. Na pewno jeszcze kogoś wybierzemy, na przykład Olę wybierzemy. Będzie Ola. Tak, prezent wysłany. Wyślemy jeszcze Bellarinie. A. I wyślemy. O. Perełce wyślemy. Tak. No. I tym sposobem wysłaliśmy prezenciki. Ojej, mam 600 punktów szczęścia życiowego za to. Jak miło, zobaczcie. Mi się przycięło znowu, bo tak z tej radości w ogóle, to wiecie, jak to jest. No, dawaj kobieto, wyśpi się w końcu. A mam nowe propozycje przyjaźni jeszcze. Marty, no widzisz, spóźniłaś się. Wnioskuję po awatarze, że to jednak ona. No, ale... Do której oni w ogóle zamierzają spać? Do 2:30. Może śpi jednak do 5, co? I do 6, no bo tak bez sensu w sumie, wiecie. Wstawać o 2, a potem co? I śpią normalnie jak trzeba. A my sobie tutaj poczekamy i w ogóle zobaczymy, co robi nasz pies. Co to jest? Jakiś magiczny gnom. No dobra, to nam kopnęła gnoma. Ale co to, chciałabym wiedzieć, co to jest za stworzenie. Możecie mi objaśnić. Czyj to telefon? Co to jest do jasnej anielki? Ja to sobie siusia, jak gdyby nigdy nic. Ciekaj. To będzie jako zabawa, czy jako niszczenie? Bo to jest dobre pytanie. No nie, niestety nie jako niszczenie. Nakręcony jest. No to za nie. Nie będziesz niszczył. To są zombie, tak? Bo tak wygląda. Jeszcze raz. Zombie albo wampiry, tak? Z założenia przynajmniej, tak rozumiem. Przynajmniej, no dużo wam przynajmniej. Nie, ona w sumie wstanie pierwsza, no to niech posprząta. Niech poda śniadanie, gofry. Wiem, że gotować to ona za grosz nie umie, no ale przydaje się na coś może w końcu. O, ludu. Księżyce w pełni to jest straszna sprawa, mówię wam. Tragiczna wręcz. Jezus. No, wyśpałaś się już? Wyśpij się w końcu. Dobrze. Tak, chcesz na festiwal, zobaczcie. Aha, bo jest lato, lato wszędzie. Ono mogłoby się już, wiecie, trochę rozjaśnić, nie? I światło zmienić w tym domu, bo trochę mi nie odpowiada. O, no. Teraz jest lepiej, bo nie po to robię, kurczę, cieplutki domek, w którym jest, no wiecie, przytulnie. Wiecie, Jezu, udało jej się nie spalić. Tak, nauczyła się umiejętności gotowanie. I najważniejsze. O, dzień wypoczynku. A, bo czwartek dzisiaj, no popatrzcie. Ona już ma widoczną ciążę. To udamy się teraz do szpitala na kontrolę płci dziecka. Ponieważ ona chce mieć dziewczynkę, zasięgnij porady medycznej. No dobra, nie wiem, czy to o to chodziło w sumie, ale może o to? No jak? No i czegoś się dowiedziała. Czegoś się dowiedziałaś? No cóż, chyba jeszcze...
Jezu, weź tego klocka. Niepowaga, nie mogę serio, nic mi to nie daje, że zasięgam porady medycznej. Mieć jakie? Pierwsze dziecko. To z tego się pozbądź, ona chce mieć pierwsze dziecko, tak? No. A później przyjdzie pora na drugie, trzecie, piąte, dziesiąte. I tak właśnie wychowasz całe nowe otoczenie wszystkich Simów i w ogóle. No cóż, skoro nic ci to nie dało, no to wróć do domu. I tak sobie myślę, że może można by się już w sumie pożegnać jak na razie. No, to byłby chyba dobry pomysł. A, tylko najpierw posprzątam jeszcze to i to. Wyniosę śmieci, posprzątam talerz. Bo facet oczywiście nie pomoże, chociaż oj, on chce karierę medyczną podjąć. Świetnie, to lecimy, podejmujemy. Dawaj. Kord do rzucania podkowami. Po co ci? Ja się pytam, po co? No podejmij tą karierę już, no. Dajesz, podejmujesz czy nie podejmujesz? Tak, podejmij karierę. Ale logiki się musisz uczyć. A teraz chcesz wybrać karierę edukacji, ty jesteś nienormalny, człowieku. Ej, poważnie, on jest nienormalny. Ale dobrze, że logiki może się uczyć teraz na komputerze. Graj w grę, gra w szachy. I możesz uczyć się szachów. Nie graj w gry komputerowe. Serio musisz? Nie graj. Wykąp się może, bo trochę, wiesz, jedzie ci spod paszek i w ogóle. Człeniu. Praca i profesje. Sprawdź pogodę, co? Przeprowadzka, szukaj toru. Graj w grę, graj w szachy. Właśnie o to mi chodziło. Wróć do domu. No i graj w te szachy. Bez sensu, co ty chcesz oglądać, człowieku? A w ogóle co to da? Szczęście życiowe i co to da jeszcze oprócz szczęścia życiowego? No nic, ja, moment, rozpoczął karierę medyczna. Mamy tak wiele wspólnego, dobra, zawodowi doktorzy. Nigdy. Ale może jak ty jesteś doktorem, to może specjalne, dobry, przyjazne, zabawne, przyjazne. Mów do brzucha więcej, rozmawiaj upale. O ochronę poproś, więcej rozmawiaj. Dotknij brzucha, daj podarunek, plotka, pogawędka. Dobra, to nic w takim razie. No ja się z wami powiem szczerze, że... O, co, chcę pracować w domu jeszcze? Dobra, to pracuj w domu w takim razie. No jak chcesz, nie ma problemu, spełnię każde twoje życzenie. Ech, te Simsy, cały ich urok. Dobra. Ja się z wami w sumie pożegnam w tym momencie. No i widzimy się w następnym odcinku. Jak zwykle przypominam, żebyście mnie zapraszali do znajomych. Miło właśnie otrzymywać takie... no tak, tylko mi się przywiesiło troszeczkę. Miło otrzymywać takie wiadomości od moich widzów w czasie gry. Co tu można przejść na profil? Napiszę dziewczynie, że jest na nagraniu. Mogę? Czy nie mogę? Ktoś do mnie puka jeszcze oczywiście. Dobra, tylko mi się wyśle mi się może. Jesteś, o Jezus. Na nagraniu. Wyślij. Tak, i żegnamy się właśnie w tym momencie. Ja wcisnęłam pauzę, no i do zobaczenia w następnym odcinku Simsów. Trzymajcie się, pa pa! Pa 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 pa.